Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu, na panelu dyskusyjnym pierwszym z cyklu Jak opowiadać o Śląsku. Wydarzenie jest częścią interdyscyplinarnego przeglądu Przystanek Śląsk, na który serdecznie zapraszam we wrześniu i w październiku do Teatru Śląskiego, ale również do innych teatrów i instytucji. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu nawet. Ja zacznę, jeśli Państwo pozwolą, od cytatu. Kodyfikacja języka śląskiego jest w powijakach, literatura szczątkowa, poza kilkoma wyjątkami, po prostu marna. Może to zabrzmieć szokująco, ale najważniejsza dla nas powinna być zbudowana wokół śląskiej kultury wspólnota. Okej, bez zagadek. Michał Smolosz to ledwie dekadę temu, niedługo przed swoją niespodziewaną śmiercią, to właśnie on powiedział. O tym również porozmawiamy. Witamy na Przystanku Śląsk jeszcze raz w Teatrze Śląskim na Górnym Śląsku. A są ze mną Anna Cieplak i z Państwem Anuk Herman, Szczepan Twardoch oraz Zbigniew Rokita. Ja nazywam się Marcin Zasada, zaraz zadam Państwu i może Państwu również zarazem pytanie, jak opowiadać o Śląsku. Ja przyznaję szczerze, Panie Doktorze, z tym pytaniem czuję się trochę tak, jakbyśmy zadawali je gdzieś w okolicach 2002, kiedy na tej scenie, nie na tej scenie, obok, wystawiano i wydarzeniem roku była premiera Kartoteki Różewicza, nic nie ujmując Różewiczowi. Ale trochę się od tego czasu zmieniło. Tym niemniej, szybkie pytanie do Państwa na początek. Jak opowiadać o Śląsku? Tak jednym zdaniem, gdyby można było prosić. Może od lewej, Panie Zbigniewie. No to równoważnikiem zdania atrakcyjnie. Atrakcyjnie. To jest... Tak, proszę bardzo. Ale odpowiadamy do mikrofonów, czy nie? No to niech Zbyszek powie to ważne słowo. Opowiadamy atrakcyjnie. Opowiadamy myśląc o przyszłości. Opowiadamy ustami młodych Ślązaczek i Ślązaków, żeby zobaczyć, co też oni mają do powiedzenia. To znaczy, ponieważ ja się zgadzam z poprzedniczką, to ja się po prostu zamknę, bo już nie jestem młodym Ślązakiem. Nie jestem młodym Ślązakiem? To kto jest? Stary, mam 44 lata. Ile? 44. Jezu. To jest piękny wiek przecież. No dobrze. Słuchajcie, czy wy kiedyś... był taki moment, że kiedy przeczytaliście coś o Śląsku w kontekście tego opowiadania właśnie, to coś... takiego, co przeczytaliście albo usłyszeliście, jakoś diametralnie zmieniło waszą perspektywę właśnie w postrzeganiu tegoż właśnie, w jaki sposób ukształtowało wasze myślenie w sposób szczególny na temat Śląska właśnie, teraz od prawej strony. Teraz ja zacznę, tak. Proszę. Sam sobie udzieliłem głosu, przepraszam. No już, naturalnie. Tak, ale tak się wyrwałem do tego mikrofonu, bo wydaje mi się, że to jest... mimo, że to jest tylko moje intymne, prywatne i pojedyncze doświadczenie, wydaje mi się, że być może wielu moich rówieśników, przynajmniej z mojego pokolenia, może jakoś współdzielić. To znaczy dla mnie jakaś internalizacja tego, czym jest Górny Śląsk i przyswojenie sobie, nie wiem, mentalności, cokolwiek by to nie znaczyło, odbywało się... absolutnie poza słowem pisanym, bo tego słowa pisanego po prostu nie było. Więc to było przyswajanie norm rodzinnych. No to było, wiesz, to było wyrastanie w kulturze, która w ogóle nie była opowiedziana literacko, ani kulturowo, nie? To jak ja dorastałem, to najwybitniejszym wyrazem śląskiej kultury, obawiam się, była sobota w Bytkowie. Prawda? I parę żenujących kabaretów i tego nikt poważnie nie traktował. I problem z tym jest taki, że każdy Ślązak z mojego pokolenia miał swoją
internalizował śląskość osobną, pojedynczą, rodzinną, więc myśmy w ogóle nie mieli i do pewnego stopnia nadal nie mamy takiej opowieści współdzielonej, opowieści, która mogłaby nas jakoś łączyć. Czyli te nasze tożsamości są pojedyncze, poszatkowane, bardzo często oparte na tajemnicach, bardzo często oparte na tym, na takiej powolnej inicjacji do śląskości wraz z latami, ponieważ no, bajtlom się nie o wszystkim godo. Nie? Bajtlom się nie godało o wojnie, bajtlom się nie godało o zgodzie, bajtlom się nie godało o tym, kaj tam staroszek, co tam staroszek robili bez wojna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc nasza słabość dzisiejsza tożsamościowa wynika właśnie z tego, z braku tożsamości współdzielonej, z braku takiej, oczywiście to jest zawsze do jakiegoś stopnia tylko, ale z braku opowieści, którą byśmy wszyscy dzielili. Myśmy wszyscy mieli w domu swoje domowe śląskości i domowe opowieści, a nie mieliśmy wspólnej. Mhm. Anuk? To ja dodam coś jeszcze do tego właśnie a propos pojedynczości wszystkich śląskich opowieści. Ja dorastałam trochę myśląc, że śląskość to jest to wszystko, co jest poza kulturą prawomocną. Czyli to wszystko, co jest poza książkami, poza szkołą, poza tym, co mówią nauczyciele, kiedy każą nam przestać posługiwać się językiem śląskim i próbują nas nauczyć mówić po polsku, bo za czasów mojego dzieciństwa to nadal się działo i gdzieś to plewienie następowało, każda klasa, coraz wyżej będąc gdzieś tam w podstawówce, coraz bardziej zatracałam tą umiejętność. Więc wydaje mi się, że faktycznie jest tak, jak mówisz, Szczepan, a propos poszatkowaności tej tożsamości, co pewnie wynika też z tego, że była wypierana. I że wielu z nas nie miało za bardzo okazji zrozumieć, co to jest śląskość, kiedy było na tym etapie kształtowania się tego najwcześniejszego w dzieciństwie. Bo śląskość ani nie była nazywana, a jeśli była jakoś nazywana, to tylko po to, żeby ją gdzieś wyrugować. I wydaje mi się też, że jakaś norma, do której wszystkie śląskie dzieci próbowały dorosnąć, to była taka średnioklasowa norma polskiego dziecka, które właściwie jest szczęśliwe i mówi po polsku, podczas kiedy wiele śląskich dzieci nie było zbyt szczęśliwymi i nie mówiło po polsku. I to jest coś, co gdzieś za mną chodzi, właśnie taka interpretacja tej śląskości i którą wykorzystuję, kiedy piszę, czy to wiersze, czy to powieść moją, nigdy nie będzie szło samo. Nie zawsze staram się nazywać to śląskością, ale wydaje mi się, że śląska bieda i to, że dzieci, które były w familoku, to były te dzieci gorsze. To jest coś, co wpłynęło bardzo mocno na to młode pokolenie, które teraz też nam dorasta. Więc warto o tym pamiętać. To w sumie tyle ode mnie. Ja muszę na początek chyba coś wytłumaczyć, ponieważ nie jestem Ślązaczką. Jestem osobą, która urodziła się w Dąbrowie Górniczej, czyli jestem zagłębiaczką, która do 18 roku życia mieszkała właśnie tam. Później wyjechała na 8 lat do Śląska Cieszyńskiego, gdzie... Uznajemy, dobrze, uznajemy. Ale jeszcze nie skończyłam. I następnie mieszkała od chyba 6 lat gdzieś tutaj. Ale moje... Mówię o tym dlatego, bo moje związki z Górnym Śląskiem zaczęły się właściwie dosyć szybko, ponieważ w latach gdzieś tam nastoletnich przemykałam sobie tutaj z powodu narracji, które mnie tutaj interesowały. I o ile zgadzam się co do tego, że śląskość mogę nawet w tej chwili czuć bardziej w ciele niż mówić o słowach, którymi można ją wyrażać, to dla mnie śląskość była rodzajem tak naprawdę alternatywy. Bo mogłam przyjeżdżać tutaj na Piastowską 1, gdzie działała grupa Oneiron. Znaczy wtedy już nie Oneiron, tylko była głównie pracownia Andrzeja Urbanowicza. I było to dla mnie takie mistyczne miejsce, które pozwalało mi patrzeć na jakiś rodzaj kontrkultury. I podobnie było też, jeżeli chodzi o moje doświadczenia muzyczne, ponieważ też byłam mocno zaangażowana w kulturę muzyczną w tamtym czasie. I miałam takie poczucie, że właśnie to, co dzieje się w tym miejscu, jest dla mnie najciekawsze, jest dla mnie różnorodne i daje mi szansę wychodzenia poza jakiś taki specyficzny uniwersalizm, który wtedy zaczął się tworzyć, tak? Bo jestem jeszcze z tego pokolenia, które nie urodziło się w sieci, która już posiadała social media i budowało się na innych zasadach w ogóle obiegi kultury. Więc dla mnie kultura śląska była taką kulturą, którą mogłam wybrać. I taką, którą staram się
doceniać i myślę, że nie muszę się starać, no bo tak jest, ale też staram się jej nie podlizywać. Bo nie chcę też być osobą, która przez to, że umieszcza akcję swoich książek w Śląsku, musi się z tego tłumaczyć, musi się wyjaśniać, dlaczego korzysta z pomocy tłumacza, bo czuję Śląsk w ciele i po prostu chciałabym móc o nim opowiadać niezależnie od tego, gdzie jestem i pomimo tego, że od urodzenia żyję w specyficznym trójkącie Śląsk, Śląsk-Cieszyński, Zagłębie. Bardzo dobrze. Pamiętam taka propos muzycznych, zanim Zbyszek przejmie mikrofon, ale można już podać Zbyszkowi mikrofon. Czy już mam nie odpowiadać? Nie, ale taka dobra, dygresja, to nie. Tylko, okay, no to dobrze. Może będzie okazja odpowiedzieć, ale pamiętam swoją rozmowę. Był taki człowiek, zmarły przedwcześnie również, nie wiem, dzisiaj nieboszczyków wspominam. Budyń, Szymkiewicz, Jacek. Kiedyś mu koncert przerwałam i to było w Sosnowcu. Ja kiedyś byłem na jego koncercie. Pierwszy koncert, na który poszedłem zespołu Pogodno, był w areszcie śledczym w Bytomiu. Poszedłem tam jako student, nie byłem osadzony. I oni właściwie przenieśli się spod Szczecina do pod Mikołów, gdzieś, o ile pamiętam, zupełnie z wyboru, jakby czerpiąc również ze śląskiej kultury sporymi garściami, to ta słynna płyta Haile Silesia i cały ruch z tym związany. Tak a propos muzycznej inspiracji. Nie trzeba odpowiadać chyba? Nie, no mogę w zasadzie tylko dodać, że tych muzycznych inspiracji można szukać w przeróżnych obszarach i pewnie jeszcze do tego wrócimy, ale jasne. Dla mnie osobiście to też jest jakaś taka melodyjność. Ale on pamiętam, że też sięgając również bardzo po omacku, po śląskie słowa, śląski język w swojej muzyce, mówił mi kiedyś, że to jest taki dla niego też język kontrjęzyk, język buntu, pokazania systemowi czterech liter. To tak z ust kogoś, kto jest zupełnie z innego miejsca na ziemi, to było dosyć ciekawe. Zbyszku? Wiesz co, no ja nie miałem takiej książki rozstrzygającej jakoś o mojej śląskości. Chyba śląskość jeszcze swojego pana. Wiesz, że wielu polityków, z którymi rozmawiam czasami, mówi, że przeczytałem Kajś i właściwie wszystko zrozumiałem teraz. No a ja dalej nie rozumiem, więc wiesz, więc jest tu jakiś w tym fałsz albo moja nieumiejętność rozumienia, bo no to jest gdzieś to ciekawe w śląskości, że ta kultura, ten kod jest na tyle pojemny, że choćby teraz przez te 5 minut słyszymy, że każdy ma gdzieś te swoje śląskości, które się różnią od siebie fundamentalnie. Moja śląskość jest śląskością zupełnie z wyboru, to znaczy ja mam w sobie, nie wiem, 7,5 gdzieś tam gena śląskiego, co daje mi jakiś tam mandat się o coś upominać. Ile powiedziałeś? Nie mam pojęcia, mało. I wiesz, i to jeszcze z gwałtu czerwonoarmistów, więc jakby wiesz, no ale to wiesz, to że nie ma czegoś takiego jak śląskie geny, nie? Haplogrupy? No. A wiesz, ilu jest, którzy chcą wykazać, że mamy inne haplogrupy niż Czesi? Nie wiem, ale to nie wychodzi. Mamy dokładnie takie same jak Czesi i Poloki, no. No to jest oczywiście anegdota z tym 7,5 gena, ale wiecie, to jest u mnie zupełny wybór. No jak, kiedy ja byłem mały, no to 1000 razy mówiłem, no śląskość, jak pewnie dla wielu z nas, was, była czymś zupełnie nieciekawym. Była czymś, co nie miało mi nic do zaoferowania, czy przynajmniej ja nic nie chciałem z tej oferty korzystać. No i moja droga do śląskości gdzieś tam prowadziła zupełnie geograficznie 1000 kilometrów stąd naokoło, przez jakieś tam inne kraje. I w pewnym momencie się zorientowałem, że ja ten Śląsk, jeżeli chodzi o lektury, wyczytałem sobie w książkach, nie wiem, o Armenii, o Kazachstanie, o Rosji i tak dalej. No bo Śląsk nie jest w żaden sposób wyjątkowy. Ja tej wyjątkowości zupełnie nie widzę. To znaczy jest tu kilka jakichś mechanizmów, które się powtarzają. Mniejszy, większy, wykluczenie, przyjęcie, nieuznanie i tak dalej. To, co na przykład mnie odstręczało w śląskości, kiedy byłem mały, mniejszy, no to właśnie takie kombatanctwo. Czasem ponad miarę. To znaczy ja nie odczuwam i z racji PESEL-u i jakby takiego świadomego, emocjonalno-intelektualnego wyboru, wiesz, żadnego jakby cierpienia, ani niczego takiego. Mam to jakoś tam ułożone w głowie, kto winny, kto niewinny. Ale na przykład u mnie nie ma tego. Jakby ja z tego nie czerpię. I ta moja śląskość jest śląskością właśnie taką, albo może jeszcze inaczej. Jak pytasz o książki, to mi brakuje książek, które będą mówiły bardziej o Śląsku obywatelskim. To znaczy, kiedy mówimy o literaturze śląskiej, to bardzo, bardzo mówimy o literaturze etnicznie śląskiej, która rozstrzyga kwestie, nie wiem, języka, historii, jakiejś gromady ludzi, która tutaj jeszcze pozostała i tak dalej. Natomiast mnie również ciekawie bardzo, choć sam o tym mniej piszę, to mniej moje, ale właśnie Śląsk obywatelski, jakiś inkluzywny, który też opisuje nie tylko rzeczy etniczne, ale też rzeczy wszystkie inne, które się tu wydarzają.
To jeszcze raz ten cytat Smoloża z początku przypomnę. Jeszcze raz, kodyfikacja w powijakach, literatura szczątkowa, poza kilkoma wyjątkami po prostu marna. Może to zabrzmieć szokująco, ale najważniejsza dla nas powinna być zbudowana wokół śląskiej kultury wspólnota. Jeszcze raz powtarzam, to jakieś 11 albo 12 lat temu to była opinia właśnie Michała Smoloża. Jakby miał pełne prawo jako człowiek badający, opisujący, dyskutujący ze Śląskiem przez długie lata taką opinię wygłosić. My dzisiaj się do niej odnosimy, ale co waszym zdaniem zmieniło się przez te 10, 11 czy 12 lat temu, że dziś tego typu opinia, proszę bardzo, sięgnąć po mikrofon, nie? Wstrzymuję się od głosu, dobrze. Co się zmieniło właściwie, że dziś taka opinia byłaby uznana za kuriozalną w roku 2023, a jednak? Wcale nie wiem, czy byłaby uznana za kuriozalną. Znaczy, ja sobie oczywiście w głowie policzyłem, że moje książki ukazały się na szczęście później. No tak, no ale ja przytaczając ten cytat też sobie to sprawdziłem. Ale nie wiem, czy ta opinia byłaby teraz aż tak bardzo niesprawiedliwa, ponieważ no na przykład z kodyfikacją to jesteśmy dalej w dupie, nie? No ale właściwie wydarzyło się tak dużo. Dzisiaj... No dobrze, ale popatrz, mamy ten ślabikorzowy szrajbonek. Jaroszewicz napisał książkę. Którym dużo książek jest teraz zredagowanych. Ja też, kiedy piszę po śląsku, używam tego ślabikorza. Grzesiu Kulik używa ślabikorza przede wszystkim, co jest o wiele ważniejsze niż to, czego ja używam, bo to Grzesiu Kulik na swoich barkach niesie 90% tej pracy, którą powinniśmy wykonywać wszyscy, a robi to jeden biedny Grzesiu Kulik. Nieszczęsny i nierozpoznawany tym i nienagradzany. On powinien mieć stypendium od marszałka, takie wiesz, czy kogoś tam. Ja się nie znam na tych marszałkach i tak dalej, ale powinien mieć jakiś... no właśnie, to jest straszne, nie? No na tym polega demokracja. Są wybory, się zmienia marszałkowie. No właśnie, to człowiek to potem musi pamiętać. Tak. Jeszcze odróżni od wojewody. No ale z drugiej strony przecież nawet wśród działaczy związanych, wśród aktywistów związanych ze śląskością nie ma zgody, bo tam te co młodsze chłopaki to się będą teraz kłócić z uporem maniaka, że trzeba sztojera używać. I... bo jest lepszy, nie? No fajnie, może jest lepszy, może jest gorszy, ale na Boga, no polska ortografia jest najgorszą z wszystkich ortografii słowiańskich możliwych. Nie ma gorszej niż polska, a jednak Polacy się nie kłócą, czy może teraz się nie przerzucą zamiast dwuznaków na daszki nad tym, nie? A więc no... Kodyfikacja jest, ale jej nie ma. I wiesz, ja kiedyś z Grzesiem Kulikiem, przepraszam, że ja się tak w jego imieniu wypowiadam tutaj, ale jakoś mi brakuje tu jego głosu, więc ja teraz będę mówił zamiast Grzesia Kulika. Rozmawialiśmy sobie kiedyś o uznaniu śląskiego za język regionalny, nie? Na co wszyscy tak czekamy, jak już tam no, to uznają nas za tą mniejszość etniczną. Co się to jest kiedyś osobna sprawa. Ja wiem, że to jest osobna sprawa. Mówię o tym postulacie takim maksimum, powiedzmy, nie? Okay. Że jest ten postulat minimum uznanie śląskiego za język regionalny, co się wydarzy? No wszystkie partie opozycyjne w Polsce poza PiS-em wpisały sobie to do programu, więc ja oczywiście nie jestem, za stary jestem na to, żeby wierzyć w to, co ludzie obiecują przed wyborami, bo to jest oczywiście, byłoby to skrajną naiwnością. Natomiast to się wydarzy, prędzej czy później. Ja mógłbym się założyć, że to się w ciągu najbliższych 10 lat wydarzy, nie? No i już się to wydarzy. Będziemy mieli uznany śląski za język regionalny. Trzeba będzie zrobić nauczanie śląskiego w szkołach podstawowych, nie? I wtedy Grzesiu Kulik zadał mi bardzo proste pytanie. No i w to będzie robił? Ty to będziesz robił. Może ja to będę robił. Słuchajcie, w Spodku. Wszystkie klasy w Spodku i Kulik zamównicą. Kto to będzie robił? Na podstawie jakich książek? Na podstawie czego? I o to nie można mieć pretensji do państwa polskiego. O to nie można mieć pretensji do Polaków. Poloki nam nie zabraniają tego, żebyśmy wygenerowali z siebie pieniądze, wysiłek i umysłowy do tego, żeby tu nie wszystko musi się dziać za państwowe pieniądze.
Okej, okay, a literatura? To o czym Smolarz mówił? I o co pytam też? No mi o literaturze nie wypada opowiadać, no, bo sam te książki jakoś piszę, no więc nie będę się sam recenzował. Nie? Ja uważam, że jednak rola pisarza i krytyka powinna być dość oddzielona grubym i wysokim murem. No. Okej, okay, dziękuję. Ryzykownie. Mam mówić, czy tak? Okej, okay, dobra, no to mogę. Proszę bardzo. To ja powiem z zupełnie innej perspektywy, bo na temat języka jakby moje zdanie jest jakby oczywiste śląskiego, tak, że po prostu róbcie sobie z nim wszystko, co potrzebujecie i my jako Ślązacy poczujemy się z tym nawet lepiej. Boże, zagłębiaczki, przepraszam. Ale to, co chcę powiedzieć, to o innym rodzaju wspólnoty, nie? No bo ty odnosiłeś się bardziej jakby do języka, co jest jakby podstawą, jasne. No ale też wytworów kultury. Ale chcę, tak, właśnie jakby dlatego próbuję się bardziej zastanowić nad takim elementem, które wydaje mi się, i nie wchodzę tutaj w buty właśnie, nie wiem, krytyczno-literackie, tylko bardziej takie chyba odczuwające literaturę, że wydaje mi się, że to, co tworzymy, to, co jest stworzone tutaj, często gdzieś tam ciąży ku tej wspólnotowości, nie? I jakby poszukiwanie tych linii gdzieś tam narracyjnych, które by nas gdzieś tam mogły spotkać i pokazywać te perspektywy, powiedzmy, niecentralne, to jest coś, co się dzieje już od wielu lat i w tym układzie dla mnie Śląsk jest dosyć taką interesującym terytorium pod tym względem i nawet to, co, nie wiem, Anuk, ty piszesz, tak, jakby twoja książka jest z jednej strony czymś nowym, świeżym w Polsce, ale równocześnie jest też opowieścią, która mówi o pewnych marginesach tożsamościowych w ogóle, bo ona nie mówi tylko o tożsamości śląskiej, ale w ogóle o innych kwestiach tożsamościowych, więc dla mnie to jest coś, co przyszło jednak stąd z jakiegoś powodu i nie chcę tego fetyszyzować, ale mam takie wrażenie, że wszyscy jak tutaj siedzimy trochę interesujemy się czymś, czego nie wszyscy chcą dostrzec i opisywać. I że jest też tak, że Śląsk daje po prostu taką możliwość, no bo on jest zróżnicowany, on jest miejscem, w którym, nie wiem jak wy, ale ja na przykład czuję pewną przynależność klasową, z której jestem dumna. I oczywiście to nie jest tylko kwestia Śląska, ale tutaj się szanuje też etos pracy. I jakby w tym układzie dla mnie ta literatura, która tutaj powstaje, jest w stanie to szanować. I dla mnie takich wyróżników byłoby zapewne jeszcze o wiele więcej. I też, nie wiem, myśląc o Kajś, tak, myśląc o tym, co Zbyszek tworzysz, no to przecież to też była próba spotkania ze sobą jakichś tam innych pokoleń, tak? Jakby opowieść o swojej rodzinie, ale nie tylko, nie? Bo tak naprawdę to jest szeroka historia. A w Pokorze przecież też spotykają się te wszystkie kwestie i tożsamościowe, nie tylko związane z pochodzeniem, ale też z innego rodzaju tożsamościami. Więc mam wrażenie, że jednak to jest coś, co nas tutaj łączy i spotyka i że to jest właśnie siła tego miejsca. I że czasami właśnie zawieszając się tylko na tym wymiarze gdzieś tam językowym, tracimy z oczu to, co na co dzień się wydarza i to, co jest przemianą obyczajową, która tutaj też następuje i która wydaje mi się, że jest bardzo ciekawa do obserwacji i takiego przyglądania się jak w lupie różnym procesom, które okej, okay, są globalne, ale tutaj mają dosyć ciekawy wymiar, nie? Nawet mówiąc o samej transformacji energetycznej, no to nie będziemy takimi głupkami, żeby mówić bardzo jednoznacznie, że teraz wszystko skasujmy, bo rozumiemy perspektywę ludzi, którzy pracowali w kopalniach, więc jakby jest jasne, że trzeba do tego podchodzić inaczej. Więc w tym układzie ja właśnie widzę bardziej i na przestrzeni literackiej i pozaliterackiej bardzo dużo tematów, które można by było poruszyć i pozwolić im wybrzmieć jakoś tak właśnie jakby bliżej takiej organiczności, która jakby stąd się wywodzi, nie? Że jakby wydaje mi się, że jak coś tworzymy, to nie jest jakiś koncept, bo chcemy wprowadzić nie wiadomo co, tylko to wywodzi się organicznie z pewnych też doświadczeń i jakiegoś rodzaju zakorzenienia w tym miejscu. Ja przynajmniej tak to czuję i też tak trochę odbieram takie książki, które mnie interesują i które gdzieś tam powiedzmy, że dotyczą tego obszaru, nie? Teraz. Tak, ja jeszcze do tego mogę dodać, właśnie tak jak Ania przed chwilą wspomniała o mojej książce, więc trochę znowu do tego nawiążę niestety, ale tak naprawdę dla mnie takimi pierwszymi poszukiwaniami tożsamościowymi były te związane ze śląskością, bo pochodzę ze śląskiej rodziny, która mówiła po śląsku i na którymś etapie zaczęło mnie to po prostu interesować. Byłam ciekawa, dlaczego oni tak mówią, a dlaczego w szkole mówi się inaczej. To jest coś, o czym mówiłam może trochę bardziej pokracznie przed chwilą. Natomiast gdzieś od kwestii tożsamości etnicznej, tożsamości związanej z ziemią, z miejscem, z etosem pracy również, bo tego na Śląsku się nie da rozdzielić, dopiero wyszłam do poszukiwań szerszych.
również odbywających się na Śląsku, ale już zahaczających właśnie o inne kwestie tożsamościowe. I wydaje mi się, że to ćwiczenie, które przeszłam, jakby zajmując się śląską tożsamością i jednocześnie bardzo mocno splatając tą śląską tożsamość z kwestią klasową, to trochę łatwiej jest mi teraz na przykład mówić o tożsamościach płciowych, o których też piszę i które też stanowią jakiś ważny element moich zainteresowań. Również z tym założeniem, że one też są klasowo splątane. Czyli dla mnie chyba czymś ważnym, co z tego wyciągam, jest chyba właśnie umiejętność oddzielenia takiej strasznej polityki tożsamości od namysłu nad tożsamością, który jest dużo mocniej uwiązany do rzeczywistości i jest związany z kwestiami właśnie klasowymi czy też ekonomicznymi, kwestiami pracy, braku pracy, płaca i praca to trudne słowo i mylą mi się, tak czy inaczej, pracy, za którą jest płaca, która jest równa i tych prac, za które po prostu nie są płatne, czyli prac domowych. Jeszcze dochodzi brutto i netto, to było ostatnio tak, też duże wyzwanie. Proszę się nie przejmować, to są pojęcia moja porażka, na z makroekonomii, które ja też nie rozumiem do końca tej różnicy, ale spokojnie. Więc cieszy mnie to, że właśnie dyskusja o Śląsku daje mi jakąś taką możliwość przeskoczenia do dyskusji o innych tożsamościach też w taki sposób, który jest dosyć mocno umocowany. Zbyszku, czy mogę cię zadać pytanie, bo czy chcesz odpowiedzieć teraz, czy mogę jeszcze coś powiedzieć? Tak, chcę o tym powiedzieć, ale to zadaj, to jakoś zmiksuj. Okej, ale to jest trochę pytanie jak do krytyka w sumie, to zdając sobie, to a propos tego, co Szczepan mówił. To dlaczego akurat literatura stała się wyrazicielką tego wszystkiego na Śląsku? Bo my mamy takie różne tradycje, tu rozmawialiśmy przed chwilą o muzyce, która odcisnęła istotne piętno, czy odciskała przez dekady. Nie będę wymieniał wszystkich naszych kombatantów, którzy po prostu przecierali szlaki od Romka Kostrzewskiego i Kata, chociaż jego przynajmniej. I dalej, tak. Nie wiem, mieliśmy malarstwo, mieliśmy film w sumie i to kino było swego czasu bardzo istotne, bardzo mocne, inspirujące z całą pewnością. A dzisiaj właśnie też w dobie starań o język regionalny, to właśnie literatura i teatr stały się wyrazicielami tego wszystkiego, o czym rozmawiamy tutaj. No ale to jest falsyfikowalna teza, to znaczy ja nie jestem pewien, czy literatura i teatr stały się tego wyrazicielami. Nie wiem, czy to nie jest taki, wiesz, inteligencki ping-pong. To znaczy, jak to ostatnio napisał Jerzy Jachniewicz, policzył 85 książek, wychodzi każdego dnia w Polsce. Jasne, że często to są wznowienia atlasów grzybów z województwa lubuskiego. To są bardzo potrzebne Ale jednak rzeczy. Trochę tego wszystkiego wychodzi. Jednak jest tak, że wiesz, jeżeli porównasz sobie nowy film Agnieszki Holland znaczy pomyślisz, kiedy ostatni raz w Polsce ukazała się książka, która na tyle była, wiesz, pierwszostronicowo, okładkowym, jakimś tam bodźcem, żeby, nie wiem, dyskutować, kłócić się, coś, no to od dawna czegoś takiego nie było. To znaczy literatura i teatr nie wyrażają Śląska, moim zdaniem, przede wszystkim. Być może w jakiejś intelektualnej bańce liczącej, nie wiem, pewnie już parę tysięcy osób w Polsce. Owszem, i to jest wpływowe, to jest jakieś tam kulturogenne, ale jak to nie wyrażają, a sprzedajecie książki, to jest wasz zawód, sprzedajecie ich chyba w całkiem niezłych wolumenach. Słuchaj, nie jak wiem, to je wyrażają? To jest niemierzalne, nie mam pojęcia. Wiesz, to jest tak, że... Nakłady są niemierzalne? Nakłady są bardzo mierzalne. Nie, niemierzalne, Szczepan, jest to, że jak pójdziesz, wiesz, po Sieradzu Łomży i spytasz, czym jest Śląsk, to czy oni myślą wtedy Twardochem, czy myślą Bytkowem? I myślę, że wciąż jednak... Co? Gdzieś po Polsce, do Sieradza. No ale co się to obchodzi, co w Sieradzu myślą? Jeżeli Marcin pyta o to, czy wyrazicielem dzisiaj Śląska jest literatura, no to w tym kontekście obchodzi mnie, co się myśli w Sieradzu. No ale popatrz, ile ludzi przeczytało twoją książkę, Zbyszek. No, ile ludzi dzisiaj pytani o Sieradza, ile ludzi więcej niż kiedykolwiek wcześniej, albo pytani o to po lekturze książki Twardocha, na przykład mu odpowiadają waszą twórczością, twoją Marcin, i twoją książką mam na przykład. Mam ogromną nadzieję, że masz rację i cały Sieradz przeczytał uważnie. Ma pozaginane rogi, takie dziwne, różowe rzeczy, które się przeczytają z boku. Napisałeś książkę do gabloty? Słuchaj, są dni, kiedy ja, wiesz, w chucha optymistycznym tonie mówię, że jest super i można pojechać do Olsztyna i kupić przekład książki na Śląski, wydawane przez ważne oficyny i że w ogóle super i się dyskutuje i tak dalej, a są dni, dziś taki jest, kiedy, wiesz, znowu na to patrzę inaczej, znaczy zastanawiam się właśnie... To jest jesień, to huśtawka nastrojów, to jeszcze o niczym nie świadczy.
Tak, jak pisał Sołtys, listopad niby nic, wiadomo, świata koniec. Zbliżamy się do tych wrót. Ale wiesz, nie wiem, czy to właśnie nie jest tak, że mamy kilka problemów, które sobie międlimy i bardzo rzadko pojawiają się w tej debacie nowe tezy. Nie wiem, czy jest tak, że Śląsk też obywatelsko właśnie nie przegrywa takiej rywalizacji, która się nigdy nie zaczęła. To znaczy jakby nie wykorzystuje swojej możliwości, żeby się stać stolicą w Polsce czegokolwiek. To znaczy stolicą na przykład dyskusji o ekologii albo stolicą dyskusji o, nie wiem, samorządności. Jakby to mnie trochę też boli, nie? To znaczy ja rozumiem, że to są atrakcyjne rzeczy, które my mamy do opowiedzenia, te dwoistości, tu ktoś był w takiej armii, tu. Tylko że moim zdaniem to już zostało w atrakcyjny sposób powiedziane i jakby szukam jakiegoś rezerwuaru, z którego jeszcze mogę czerpać. Ja nie znajduję już niczego, jakby wiesz, do opowiedzenia jako jakieś wielkie dzieło, co można panoramicznie wielce opowiedzieć. No chyba, że te tematy, które zostały już omówione. I dla mnie no, ta kultura śląska, no tak, literatura i teatr dla mnie nie są wyrazicielami w tym sensie, proszę, żeby wpływały rozstrzygająco na wyobrażenie o Śląsku. Ja chciałem tylko zareagować na to, co mówisz. Wiesz, bo nie, ty mówiłeś, kiedy rozmawialiśmy tam, nie wiem, no, z 2 lata temu, albo czy też w wywiadach z tobą czytałem o tym. Ty właśnie zawsze stawiałeś Śląskowi i śląskości takie szerokie zadania. Tak bardzo podobnie jak powiedziałeś teraz, że Śląsk powinien być stolicą tam czegoś w Polsce, myślenia o ekologii albo myślenia obywatelskiego. I wiesz, no ogólnie to by było super, nie? Tylko nie wiem, dlaczego stawiasz te zadania śląskości. Nie wiem, dlaczego uznałeś, że śląskość ma mieć jakąś... jak ty przypomnij mi, jak ty mówiłeś, że to wszyscy Polacy staną się w jakimś sensie Ślązakami. Tak mówiłeś kiedyś, prawda? Oczywiście, ja rozumiem, że to jest metafora, żebym, ale... Żebym chciał, żeby się stało. Tak, żebyś chciał, tak. Ja rozumiem oczywiście, że to jest metafora, nie? Natomiast, wiesz, wystarczy po prostu porzucić takie nadzieje, bo Śląsk nie jest niezwykły. Śląsk jest najzwyklejszym miejscem na świecie, jak sam wiesz doskonale. I popatrz, jakie w planie historii człowieczeństwa, jaką rolę ma Słowacja albo Finlandia. Wiesz, można być małym i bez znaczenia, ale ciągle być. Więc ja dlatego tak naprawdę zapytałem cię, co cię obchodzi, co mówią o Śląsku w Sieradzu, bo mnie nic. Bo ja bym chciał, żeby Ślązacy przede wszystkim opowiedzieli Górny Śląsk samym sobie, a nie innym. Ja nie uważam, że trzeba prowadzić propagandę śląskości dla Polaków, Niemców czy Czechów, chociaż obaj się, zresztą, się tym czasem zajmujemy. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, nie? Ale dla mnie o wiele ważniejsze jest to, jak Ślązacy opowiedzą sami siebie samym sobą. Bo wiesz, mnie tak w sumie na samym końcu to interesuje tylko to, żeby śląskość w jakiejś formie trwała. I ona oczywiście, że kiedyś zniknie, jak wszystko, prawda? Słońce nas wszystkich spali kiedyś, znaczy nasze dzieci. Ale ja bym chciał, żeby ona jeszcze tak trochę później niż wcześniej zniknęła z powierzchni tej ziemi. A trwanie śląskości nie zależy od tego, co myślą o niej w Sieradzu albo w Bratysławie. Trwanie śląskości zależy od tego, co Ślązacy myślą o niej sami, ile energii, sił chcą poświęcić na to, żeby tworzyć śląską kulturę, pisać po śląsku, mówić po śląsku. To zależy wyłącznie od nas. Ja, więc to jest może taki skromny program minimum, ale w sumie czemu mielibyśmy być stolicą myślenia o ekologii albo myślenia obywatelskiego? Dobra, tylko że różnica między nami jest taka, że ty jesteś Ślązakiem, a jestem i Ślązakiem, i Polakiem. I mnie to bardzo interesuje. Nie uważam, że Śląsk ma jakiekolwiek zadania, natomiast uważam, że są jakieś możliwości.
że wiesz, że być może Słowacja nie ma jakiejś szczególnej misji dziejowej, ale może Koszyce już dla Słowacji mają, czy Helsinki dla Finlandii. W tym sensie, że Śląsk, a zależy mi jakoś na Polsce, Śląsk jest dla mnie ćwiczeniem intelektualnym dla Polski. W momencie, kiedy przyjeżdżają do Polski Ukraińcy, przyjeżdżają Białorusini, będą przyjeżdżali inni, to my jesteśmy po prostu ćwiczeniem intelektualnym, z którym sobie trzeba jakoś tam poradzić i w tym sensie uważam, że może być duży pożytek z tego doświadczenia śląskiego dla całego kraju. Tu nie ma między nami sporu, nie? Bo ja się zgadzam, że może być. Natomiast też nawiązując do tego, co mówiłem wcześniej, że wszystkie partie opozycyjne w Polsce wpisały sobie tamtą uznanie języka regionalnego, czy tam czegoś tam jeszcze uznanie, do programu, to wiesz, uważam w ogóle, że politycy są bardzo do przodu w stosunku do polskiego społeczeństwa, ponieważ... To jest oczywiście jakiś dowód anegdotyczny, bo nie opieram tego na żadnych badaniach, tylko na moim doświadczeniu obcowania z Polakami w różnych formach ich wyrazu. To znaczy w Polsce wzbudzamy albo wesołość, albo strach. Prawda? Proszę? Myślisz, że dalej? Tak mi się wydaje. No, ja nie mówię, wiesz, o kręgach inteligenckich, tylko mówię o masach. Ale to zależy, bo na przykład, okej, to będzie przykład bardzo konkretny i może nie na miejscu, ale jak tak wam zależy na Śląsku, to podam przykład Zagłębia. Kiedy jedziesz gdziekolwiek w Polskę i, bo ostatnio tak miałam na spotkaniu autorskim, pani zapytała, co kojarzy wam się ze Śląskiem, multum skojarzeń kulturowych, dosyć głębokich nawet bym powiedziała, nie było powierzchowne w stylu, a macie tam kopalnię, koniec. Pani zapytała, a Zagłębie? Cisza. Więc jakby to jest może przykład trochę anegdotyczny, natomiast wydaje mi się, że być może wasz spór nie... Znaczy, chociaż mówicie, że to nie jest spór, jakby nie dotyczy jakby w istocie jakby samego Śląska, tylko w istocie po prostu, tak jak Zbyszek powiedział, gdzieś tam waszego zakorzenienia tutaj. Bo dla mnie Śląsk jest o tyle ciekawy właśnie i o dziwo w twoich... Znaczy nie o dziwo. No twoje książki są napisane dla czytelnika, czytelniczki, którzy nie są też Ślązakami i one są dobrze, czytane... Dobrze, jakbym pisał tylko do Ślązaków, to by umarł z głodu. No proszę cię. No wiem, ale tutaj wiesz, co mi chodzi. Chce... Wiesz, ile się sprzedało książki w tłumaczeniu, moich powieści w tłumaczeniu Grzesia Kulika w przekładzie na śląski, tam po 2-3 tysiące, nie? Okej, okay. Więc... no ale wiesz, ale to co ci to próbuję i tak nie, powiedzieć... To i tak nieźle. Ale czekajcie sekundę, bo to co ja próbuję powiedzieć, to jest coś takiego, że okej, my na Śląsku powinniśmy dla samych siebie zrozumieć pewne rzeczy i tutaj jasne, co do tego racja, ale patrząc jakby szerzej, opowiadanie Śląska w innych miejscach jest też ważne i ja się tutaj z tym nie zgodzę, że to jest coś... w czym powinniśmy się gdzieś tam zamknąć i mam takie poczucie, że właśnie nawet z takimi Czechami i Słowakami możemy stworzyć bardzo wiele ciekawych tak naprawdę linii i kontynuacji też i z przeszłości i w przyszłość. I podam z kolei znowu taki przykład trochę może odklejony od ogólnej tezy, ale kiedy spędziłam ostatnie 2 miesiące właśnie z dziewczynami z Czech, Słowacji i Węgier, to okazało się, że mamy bardzo dużo wspólnych linii, które są dla nich szalenie interesujące, głównie ze względu na Śląsk. I ich tak nie interesowała Polska w innych częściach niż to, co powstaje tutaj, bo czuły się bardziej gdzieś tam historycznie powiązane z tym fragmentem Europy. Więc ja mam raczej takie przekonanie, że Śląsk o tyle będzie dobrym Śląskiem, jeżeli mogę tak powiedzieć, na ile będzie zgadzał się na tą otwartość i właśnie nie będzie musiał sobie zadawać pytań, dla kogo to opowiadamy? Kurczę, ja mogę opowiadać dla siebie historię. Jako pisarka często opowiadam po prostu dla siebie z potrzeby przeżycia i zrozumienia, bo ja czasem nie wiem, co przeżywam i muszę o tym napisać. I wydaje mi się, że na ile będzie ta granica naszej osobistej prawdy właśnie wobec tego się zamykać, a nie w ramach tworzenia marketingowych książek o Śląsku, żeby go wypromować na zewnątrz, to będzie wszystko dobrze. Tylko po prostu będzie dobrze, jak nie będziemy w sztuczny sposób sobie tego konstruować, jakie cele ma mieć ta proza. Kurczę, no. No tylko wiecie, jak to jest, ja się zgadzam z każdym tym słowem, ale moje jedyne zastrzeżenie jest takie, że jeśli zniknie język, to Śląsk też zniknie. Po prostu. Ja wiem, że mamy parę przykładów, że Irlandczycy przestali mówić po irlandzku, tylko gdzieś tam w Galway sobie mówią i w paru innych wsiach. Głównie pewnie moim zdaniem udają w ogóle, że mówią. A irlandzkość trwa, ale my nie jesteśmy tym kasusem. My nie jesteśmy tym kasusem. Zniknie język, to zniknie kultura i zniknie Śląsk. A to, czy język przetrwa, nie zależy, przepraszam, że znowu wrócę do tego nieszczęsnego Sieradza, nie zależy od tego, co myślą o nas w Sieradzu. Ale zależy bardzo, dlatego że sam upominasz się o to, żeby państwo polskie uznało język śląski. Ale państwo to i tak zrobi. Ale uzna wtedy język śląski, jeżeli będzie to szeroko akceptowalna teza,
jeżeli wiesz, postulat, jeżeli ktoś w Sieradzu właśnie nie uzna, jak uznawano 25 lat temu nasyłając UOP, że tu są terroryści. No ale to popatrz, dlatego mówiłem o tym, że polscy politycy są wyprzedzają polskie społeczeństwo. Bo no tak, bo, ale czy dzisiaj obietnica, jeżeli już przeszliśmy na to, języka regionalnego, czyli usankcjonowania tego, o czym na Śląsku mówi się od ponad dekady, przynajmniej w tym politycznym wymiarze, nie jest właśnie odpowiedzią na zapotrzebowanie tutaj, bez jakiejkolwiek konsultacji w Sieradzu na przykład, to jest dosyć oczywiste. To jeszcze jedno zdanie do tego. Jasne, że ogromna część Ślązaków jest agnostykami w ogóle śląskości, tak, w sensie etnicznym. Ogromna część Ślązaków, zdecydowana większość, jesteśmy analfabetami własnego języka. Jakby to wszystko jest prawda, tak? I to jest jakby konstruowanie życzeniowej rzeczywistości, gdzie będziemy nauczać śląskiego i tak dalej. Zgadzam się z tobą, czy z Grześkiem, głosem którego mówiłeś, że jasne, że tak. Nikt pewnie tutaj z siedzących nie założy nagle stowarzyszenia, które będzie, nie wiem, uczyło. Mamy więcej aktywistów walczących o uznanie śląskiego niż ludzi, którzy byliby w stanie uczyć go jutro. I to wszystko jest problemem. I jesteśmy w takim, już kończę, jesteśmy w takim, wiesz, jakby napięciu między takim jeszcze ostatnimi oparami romantyzmu, że walczmy o coś, walczmy, a tym, że po prostu będziemy wymierali, jeżeli tej kasy jakoś nie dostaniemy. Kaszubi dostają 40 parę milionów rocznie. Jest ich znacznie mniej, więc Ślązacy by tam dostali odpowiednio więcej. Problem jest taki, co rzadko jest na Śląsku uświadamiane, że Kaszubi wcale nie odnieśli spektakularnego zwycięstwa. To znaczy, ja bardzo boję się sytuacji, w której rzeczywiście 15 osób będzie się zajmowało tą kasą i nagle się okaże, że ktoś zrobi za kilka tysięcy złotych, nie wiem, korektę, ktoś za kilka tysięcy złotych narysuje jeden obrazek. Potem się okazuje, że to jest kuzyn tego i będą rzeczywiście te atlasy grzybów po śląsku. I wiesz, jakby uznanie śląszczyzny też nie jest jakby prostą drogą do, nie wiem, jakiegoś sukcesu, ale jasne, że jest jedyną drogą w sensie instytucjonalno-finansowym, bo to jest to, co mówisz. Jeżeli dzisiaj, nie wiem, piorun albo samochód, albo coś walnie Grześka Kulika, no to nagle to będzie tragedia. Jesteśmy w dupie, koniec. Jeżeli walnie Roberta Talarczyka, no to jakby teatr śląski pisany z małej litery, teatr na Śląsku, pada. Jeżeli coś, to coś. I jakby to jest problem, że ta kultura, która jest fajna, ona się naprawdę trzyma na poszczególnych personach. No tak zwykle bywa. Ale, dobra, był taki rysunek Mleczki, teraz walę w ciemno. To Byszek już wystarczy. Koniec. Aha, proszę bardzo. Nie, tak. Dobra, chcę powiedzieć jedną rzecz. Chcę powiedzieć taką rzecz, że język powstaje też nie tylko pod wpływem przekazu międzypokoleniowego i że moja babcia mówi do mnie w języku śląskim, ale też jednak na skutek edukacji może. I jakby jest tak, że skoro jesteśmy w takiej rzeczywistości, w której wiele rodzin już przestaje mówić, to warto się zastanowić, jak to systemowo, ale w obrębie regionu rozwiązać, bo takie rzeczy, ja wiem, że to nie jest takie naturalne i organiczne, ale jeżeli jesteśmy w sytuacji jakby wymarcia języka, no to warto szukać innych sposobów. Też... To się dzieje. Pan mówi 2-3 tysiące i mówi, że to mało i za to by umarł z głodu. No z całą pewnością, gdyby to było to. No tak, ale... No z moim zdaniem 2-3 tysiące to jest 2-3 tysiące ludzi, którzy zdobyli się na jakiś wysiłek i być może to jest pierwszy ich kontakt z tym. Może podarowali komuś na przykład, tak? Na zasadzie po prostu prezentu. No, tak, ale... Pamiętajcie, znaczy w sensie... Zatem ktoś to też sfinansował już tak swoją drogą, ktoś się na to zdecydował. To nie są pieniądze państwowe, państwowy cyc, który po prostu umożliwił coś takiego, nie? To mój wydawca się na to zdecydował to sfinansować i umówmy się, nie zarobił na tym, nie? Tylko... Ale słuchajcie, bo moim zdaniem problem leży w takim układzie, że jeżeli wszyscy zgadzamy się, jak tutaj siedzimy, rozumiem, tak, co do tego, że język jest ważny, dwa, nie wymyśliliśmy sposobu na to, jak to systemowo rozwiązać, no to znaczy, że musimy to zrobić. I kolejna rzecz jest taka, że poza rozmawianiem o samym języku musimy szerzej chyba rozmawiać i właśnie dla mnie to jest problem w debacie o Śląsku, na którą też nigdy nie jestem zapraszana, no bo jestem z Zagłębia, wiadomo, ale chodzi mi o coś takiego, że... jakby tak, język jest podstawą kultury, tak? Wywodzimy się z niego, jest szalenie ważne, żeby zachować go, żeby powstawały książki w tym języku, żeby uczyć w tym języku, ale musimy też mówić szerzej w ogóle jakby o kulturze śląskiej, o śląskości wyrażanej na inne sposoby, bo dla mnie motywem jakby też, nie mówię, że trzeba przekonywać ludzi do tego, żeby chcieli czuć się Ślązakami, Ślązaczkami, bo oni raczej się nimi czują, ale że jest wiele rzeczy, które można zrobić poza tym i my ich też trochę nie robimy, czyli nie organizujemy, nie wiem, festiwali literackich wokół literatury i kultury śląskiej. Zapraszamy ludzi z zewnątrz, którzy to organizują, ich dofinansowujemy. Takiej prawdziwej Miedzianki. No tak, no Miedzianka przyjeżdża z interioru i organizuje sobie festiwal, robią sobie zdjęcia, nie wiem, w hucie i tak dalej. I jakby nic do tych ludzi nie mam, bo oni przyjechali z konkretnym pomysłem biznesowym, powiedzmy sobie, nie? Ale sęk w tym, że...
oddolnie powstają pewne inicjatywy, które są zagłuszane, ponieważ instytucjonalnie nie chce się ich realizować. Na palcach, dobra, 10 rąk jestem w stanie wyliczyć dobre inicjatywy instytucjonalne, które powstają, siedzimy w takim miejscu, tak? Ale jest wiele instytucji, które nawet chociaż są powołane do celów regionalnych, to one się nimi nie zajmują i one właściwie tak naprawdę... Ale przecież sama doskonale wiesz, dlaczego tego nie robią. No, z powodów politycznych, tak? Ale teraz się zmieniło, bo jest jedna osoba już po innej stronie. Oczywiście żartuję, ale jakby ta kwestia polityczna na tyle przekłada się na nasze życie, że musimy szukać też tych oddolnych sposobów na to, jak to organizować. I to próbuję wyrazić, bo festiwal na przykład Marcina Musiała, zaraz przerwę, na przykład festiwal Marcina Musiała, tak? Światło od Śląska. To jest jeden z przykładów takich zdarzeń, które zostały zorganizowane bez żadnego budżetu, po prostu zaangażowaniem ludzi. I jak my uwierzymy w to, że to jest ważne, to stanie się ważne i jakby to jest coś, co jest chyba najciężej przełamać, żebyśmy dali sobie prawo do tego, żeby nazywać te wszystkie doświadczenia kulturowe tutaj sami, a nie czekać, aż ktoś, nie wiem, nazwie, że to jest istotne. Kurczę, to jest istotne, więc od tego, znaczy to jest jeden z tych elementów, które również trzeba zadbać, myśląc o języku i tych zmianach bardziej już systemowych, nie? To ja tylko dodam, że mam znakomity pomysł. Dajesz. Serio, wymyśliłem to niedawno i będę to próbował realizować jakoś. To znaczy, trzeba znaleźć, i ja go znajdę, bardzo bogatego człowieka, który ufunduje nagrodę literacką z poważnymi pieniędzmi, nagrodę literacką za oryginalną książkę napisaną po śląsku. Oraz za przekład na przykład tak. Śląski, bo to oczywiście nie jest tak, że ja sam wymyśliłem, chociaż brzmi to prosto dość. To jest dokładnie to zrobiono w Luksemburgu w latach 80., kiedy w Luksemburgu uznali, że ten ich język, który wcześniej był uznawany za dialekt niemieckiego, czyli Luxemburgisch, jest wartością, że zrobili sobie telewizję po luksembursku, zaczęli uczyć po luksembursku w szkołach podstawowych. I potem wiesz, szkoła podstawowa to jest luksemburski, szkoła średnia niemiecki, szkolnictwo wyższe po francusku, nie? No więc stwierdzili, dobra, trzeba mieć potrzebujemy literatury po luksembursku, ale jej nigdy wcześniej nie było. Jak to możemy zrobić? Ufundujemy nagrodę. Zrobili nagrodę państwową i nagle się znalazło paru pisarzy, którzy stwierdzili, że to w sumie może nie są najgorsze pieniądze, może warto się postarać. Przypomnieli sobie ten język z dzieciństwa. No, wiesz, tego za nas państwo polskie nie zrobi, nie? To jest jedna z tych rzeczy. No, wydaje mi się, że jest cała pula tego, co jeszcze można zrobić i te rzeczy nie muszą się dziać też z powodu, nie wiem, Kongresu Kultury, tak? Czy jakichś właśnie wielkich inicjatyw tak. zewnętrznych, które na chwilę zatrzymują energię, a potem ona nagle się zatraca, tak? Bo jest to sztucznie jakby budowane pod projekty. Nie? Natomiast niechęć, albo inaczej bierność śląskiego biznesu do zajęcia się mecenatem śląskiej kultury jest moim zdaniem bardzo charakterystyczna. Ja mówię o śląskim biznesie nawet w sposób może już nieuprawniony, rozstrzygając o etniczności ludzi zajmujących się tym biznesem. Charakterystyczna w jakim sensie? Dla Ślązaków, no. Dlatego, że dlaczego jesteśmy tacy do niczego po prostu? No, i dlaczego nam nic nie wychodzi, wiesz, bo... Ja się zastanawiałem wcześniej, znaczy już nie pierwszy raz, jaka będzie śląska kultura koncesjonowana, załóżmy, w sytuacji, w której faktycznie doczekamy się języka regionalnego, albo nawet, bo ten postulat również zaistniał nieoczekiwanie w kampanii wyborczej statusu mniejszości etnicznej dla Ślązaków i rzeczywiście... W kampanii wyborczej to Krzysztof Śmiszek z Lewicy na moim Twitterze napisał, że Lewica jest za autonomią Śląska. Ja prawie spadłem z krzesła. Okay, to są uroki kampanii wyborczej. Jak głosi znany mem, it escalated quickly. Jup. Marcinie, więc... włączmy Anuk jeszcze, bo Anuk mi się wydaje, że może mieć na ten temat ciekawe rzeczy do powiedzenia, bo ty między innymi organizowałaś takie wydarzenie literackie jak Uniwersytet Śląski zanurzone w kulturze śląskiej, między innymi w czarnych kartach, które są bardzo ciekawe. Bo to też jest ten przejaw, którego gdzieś tam nie widzimy, a to jest super interesujące. No i tak, i to jest właśnie... To jest właśnie gdzieś na przecięciu też... sztuki i literatury, sztuki wizualnej w tym przypadku i literatury, o którym gdzieś tam już mówiliśmy dzisiaj i zastanawialiśmy się też nad nim, a nie tylko nad literaturą. No faktycznie zdarzyło mi się uczestniczyć w takim projekcie,
organizowanym przez Uniwersytet Śląski. Ja jestem doktorantką Uniwersytetu Śląskiego, więc powiedzmy, że jakieś tam funkcje czasem nawet pełnię. To jest inicjatywa uniwersytecka? Jakby kto jest organizatorem? Tak, to jest inicjatywa uniwersytecka, która też była związana z tym, że świętowaliśmy jakąś ważną rocznicę, jeśli chodzi o... akurat nie. Ale które? Generalnie świętowaliśmy rocznicę awangardy, więc mało to miało tak na dobrą sprawę wspólnego ze śląskością, bo to była, wiecie, szersza, wielouniwersytecka inicjatywa, do której my jako Uniwersytet Śląski stwierdziliśmy, że podejdziemy tutaj lokalnie. Biorąc pod uwagę naszą awangardę, jedną z takich naszych awangard, czy też przejawów tej awangardy, była właśnie grupa Oneiron, która tworzyła swego czasu takie dosyć... powiedzmy mistyczne, takie trochę narkotyczne rzeczy, które w ogóle fajnie by się wpasowywały w jakiś dzisiejszy współczesny namysł nad sztuką współczesną, nowoczesną, ale wydaje mi się, że jest chyba trochę zapomniana i jeśli mówimy o niej właśnie na przykład wychodząc już ze Śląska i próbując znowu patrzeć szerzej, to cierpi mniej więcej też na tym, tak jak zresztą dużo rzeczy, które są ze Śląska. Więc chcieliśmy ją trochę tak... przywołać do życia na nowo, tworząc przy okazji też teksty literackie związane z tymi pracami grupy Oneiron. Zaangażowaliśmy też do tego artystkę, która malowała nam taką naszą czarną kartę, w której te teksty się pojawiły. Przy czym tak naprawdę to, co mnie zastanawia zawsze, kiedy dochodzi do jakichś takich eventów na styku lokalności, śląskości, naszej etniczności, które muszą jednak jakoś wejść, wiecie, w tą narrację na temat awangardy w ogóle, sztuki w ogóle i literatury w ogóle, no to tak naprawdę było tam dosyć mało miejsca na śląskość finalnie, chociaż te zamysły były takie ambitne i wiązały się też z tym, że no, chcieliśmy zrobić coś, co faktycznie będzie mocno śląskie, ale ani teksty, które powstały, które ja też partycypowałam w ich pisaniu, nie niosły może ze sobą jakiegoś namysłu nad śląskością, więc tutaj ten projekt, nie mówię, że nie wyszedł, bo wyszedł, bo chyba jego cele były trochę inne, ale jednak mam wrażenie, że w takich sytuacjach trochę marnujemy szansę na to, żeby o śląskości też w literaturze powiedzieć więcej, skoro już stwierdziliśmy, że pomówimy teraz więcej o sztuce, w sensie śląskiej sztuce. Więc z jednej strony myślę, że jest się czym chwalić, że w ogóle wyciągamy takie rzeczy z podziemi i zapraszamy, wiecie, ludzi z innych uniwersytetów, żeby przyjechali, zobaczyli, ach, mieliśmy tu coś takiego. Ich to zaskakuje, oni pierwszy raz o tym słyszą, więc są gdzieś tam zadziwieni i w ogóle. O tyle mam wrażenie, że jeszcze ten potencjał nie został w pełni wykorzystany i mam nadzieję, że zostanie. Ale troszeczkę abstrahując od tego, co powiedziałam, wydaje mi się, że to się bardzo mocno wiąże z tym, że jakby tożsamość tych osób, które, wiecie, usiadły do tej czarnej karty, zaczęły pisać te teksty, no niekoniecznie jest śląska, to znaczy inaczej, oni mogą być Ślązakami, ale czy oni się czują Ślązakami, czy to jest dla nich coś ważnego, czy oni kiedykolwiek problematyzowali tą swoją śląskość, zastanawiali się nad nią i co za tym idzie, znaleźliby tą chęć w sobie, żeby na przykład przelać ją w tekst. I kiedy zaczynałam w ogóle, jakaś pierwsza moja wypowiedź dzisiaj padała na temat tego, że dzieci nie mówią po śląsku. One nie tylko nie mówią po śląsku, ale one też nie wiedzą za bardzo, czym śląskość jest, więc nastolatki też nie, więc młodzi dorośli też nie. I tak naprawdę myślę, że jest takie trochę jeszcze niezagospodarowane pole, taka nisza na przykład literaturę, śląską młodzieżową literaturę, która gdzieś by tą tożsamość śląską również wśród osób nastoletnich promowała, albo raczej pokazywała, że taka istnieje, no bo tak naprawdę, kiedy ja napisałam książkę i gdzieś tam próbowałam oczywiście te moje górnolotne pewnie zamysły w nią wpleść, to też miałam nadzieję, że to tak zadziała. I faktycznie tą książkę często czytały dzieci ze Śląska, bo jestem tutaj i jak chodzę na przykład na spotkanie autorskie gdzieś do biblioteki, to rozmawiam z dziećmi stąd. A twoim zdaniem dzisiaj można mówić o istnieniu czegoś takiego jak literatura śląska? Tak jak mówi się, nie wiem, francuska nowa fala, norweski black metal, każdy wie, o co chodzi. I tak, i nie. Ktoś powiedział o black metalu coś? Znaczy, wiesz co, mam nadzieję, że mówiąc o literaturze śląskiej trochę ją powołuje do życia i tworzy taką kategorię, w której parę książek mogłoby się zmieścić. Nie wiem, na ile jest to uprawnione, ale na pewno jest to robione ad hoc teraz. Co, kiedyś było na Śląsku takie pismo, taki kwartalnik, który się nazywał niezbyt mądrze
Fabryka Silesia bodajże. Tak? Dobrze pamiętam? I tam w pierwszym numerze pod kierownictwem, jeśli dobrze pamiętam, profesora Kadłubka, kilkanaście osób wypowiadało się na temat kanonu literatury śląskiej. I no, tak jak powiedziałaś, znalazło się parę książek. Bo literatura śląska to nie zaczęła się, wiesz, nie zaczęła się 10 lat temu, ale literaturą śląską jest też już przywoływany, nie wiem czy tutaj Janosz, ale no Horst Binek jest... Wiecie, że w Gliwicach powstał... Lipiński, von Gotters... Paps z... Scholtis, Lipiński, von Gottersdorf, to jest wszystko literatura po niemiecku, ale to jest literatura śląska. I oczywiście, że jest literatura śląska. No. To koniec, proszę Państwa. Mic drop. To jeszcze na koniec. Ja, kiedy tak zastanawiałem się i pytałem też najczęściej polityków o to, jak oni sobie wyobrażają skutki dla śląskiej kultury tego wszystkiego, co oferuje, co niesie ze sobą jakieś jej w pewnym sensie upaństwowienie czy przystanie do państwowej kroplówki, To raczej widziałem pewne zagrożenia z tego płynące, ale jak rozmawiamy tutaj, to właściwie inicjatywy też, które chwalicie, które wspominacie, one wszystkie też były organizowane czy w jakimś sensie za publiczne pieniądze. Słuchajcie, Miedzianka, Festiwal Miedzianka również był dofinansowany pieniędzmi publicznymi, między innymi w miastach, w których się odbywał, więc właściwie ta kroplówka i tak funkcjonuje i tak działa. Natomiast Zbyszku, bo... trochę cię odcięli od głosu, koledzy. Twoim zdaniem to skutki takiej koncesjonowanej trochę śląskości, to być może jest tak, że w jakimś pierwszym etapie, gdybyście wy, czyli środowisko na przykład, którym jest wspomniany przez Szczepana kolega Kulik, mój sąsiad z Bytomia, jakby będzie możliwość, umiejętność, doświadczenie i kompetencje, żeby to zagospodarować na przykład, wykorzystać tę szansę, którą dają też publiczne pieniądze. Być może to jest zagrożenie w jakiejś dalszej perspektywie, a może przeciwnie, jak ty się na to zapatrujesz? Wiesz co, no znowu Kaszuby, to znaczy na Kaszubach masz te dwa główne nuchty, tak? Czyli taki bardziej etniczny kaszubski, to znaczy te 7%, które wychodzi ze spisu 2011, czyli jesteśmy Kaszubami, nie Polakami. No i zdecydowana większość, która mówi, jestem Kaszubą, a więc Polakiem, albo jestem Kaszubą jednocześnie Polakiem. Na ogół to pierwsze. I teraz jest w ogóle, wiesz, pytanie, czy gdyby była kasa na kulturę w takiej, innej, siakiej formie, no kto by właśnie się tym zajmował? Nie chodzi mi tylko o to, że nam by się nie chciało, albo mamy inne zajęcia, w czymś jesteśmy lepsi, nie? Ale chodzi również o to, że gdyby te pieniądze na przykład były jakoś pożytkowane, czego absolutnie nie wykluczam, przez rozmaite organizacje, które wpisują śląskość w polskość i nagle, wiesz, zaroiłoby się nie takimi debatami, tylko czy Jan Kochanowski mówił śląską gwarą, no to tak naprawdę, czy nam by to pomogło, czy nie? W momencie, jeżeli zakładamy sobie, wiesz, jako cel utrzymanie śląskiej kultury, śląskiej rozumiane jako asertywna, upodmiotawiająca się, równoległa do polskiej i tak dalej, to niekoniecznie to w ogóle byłoby pożyteczne. Odebrałoby to znowu ten walor tego romantyzmu, bo jakkolwiek nie jest to wkurzające, że premier Morawiecki nie przyjedzie na zgodę i nie przeprosi, no to jednak szereg takich działań sprawia, że wiesz, że jest jakieś tam paliwo. Ono się będzie wyczerpywało, ale póki co jest. Natomiast jeżeli chodzi, wiesz, o literaturę, która... no tutaj bliska, to wiesz, jest tak, że Śląsk jest w skali dużych polskich miast jest spektakularnie zaniedbany, znaczy Katowice są spektakularnie zaniedbane literacko, tak? Aglomeracja rozumiana jako jedno miasto jest czwartym największym populacyjnie miastem Unii Europejskiej. To jest wielki organizm i w stolicy tego organizmu w Katowicach nie ma żadnej nagrody stricte literackiej. Nie ma żadnego porządnego festiwalu. Jest nagroda literacka? Ale to jest stricte śląska. No ale to jest w Rybniku. Dla porządku też przypomnijmy o nagrodzie, którą powołał do życia. Jest Kazimierz Kuc, tak, ale mu chodzi mi o stricte, wiesz, o stricte literackiej nagrodzie. No zrobimy ją, no. Nie ma rezydencji literackiej, jedyna jest w Jastrzębiu. Nie ma nagrody, to co mówisz, jest w Rybniku. To już dla mnie nie jest aglomeracja. I tak dalej. No nie jest, po prostu no, nie jest. To jest już inne uniwersum. Dodajmy do tego, co mówisz, masz 100% racji. Dodajmy do tego, że ten organizm, to wielkie miasto rozciągające się od Gliwic po Katowice,
To jest najbogatsze miasto w Polsce. Może drugie po Warszawie, ale to nie jest pewne, bo to zależy, jak to liczyć, nie? Więc tutaj są pieniądze na to i powinny być na to pieniądze, no. Tu jest kasa, tu są nagle, wiesz, filozofowie na tronach, Talarczy, Kadłubek, Koziołek, jakby jest dobra ekipa trzymająca instytucje. I nagle Teatr Śląski staje się, jak już ci dobrze robi, wiesz... Staje się w momencie, kiedy też nie ma w ogóle, co jest fenomenem na skalę polską. Tu nie ma biblioteki wojewódzkiej. Biblioteki, która miałaby taką funkcję, że zapraszałaby pisarza, nie wiem, z Sieradza albo z Łomży na spotkania autorskie. Nie? I spotkania. Ale do tego nie trzeba biblioteki też, umówmy się. To... Nie, trzeba. Trzeba kogoś, kto by to wszystko koordynował. Trzeba przede wszystkim jakiejś, wiesz, instytucji, w stylu Wrocławski Dom Literatury, to, co mają w Łodzi, to, co mają w Gdańsku i to jest prawie wszędzie, w takich miastach, nie wiem, tam większych, nie? Z jakimiś ambicjami. I to, co mówisz, jest tutaj kasa, a jednocześnie jest jakieś zapotrzebowanie, bo jest gęba taka, że kominy źle, brudno i nagle można byłoby to odkręcić i to się nie dzieje. Była fabryka Silesia, było coś i teraz nagle te, nie wiem, setki tysięcy asertywnych Ślązaków po prostu wykrzesały z siebie, sam posypuje głowę popiołem, stosunkowo niewiele, jeżeli chodzi właśnie o zinstytucjonalizowanie tego, nie? Aczkolwiek z drugiej strony pomyślałem o tym właśnie, jak powiedziałeś o tych, no o Robercie, o profesorze Kadłubku, o profesorze Koziołku, to popatrz, wiesz, może to jest jakaś odpowiedź, bo może nie mamy w sobie tego zmysłu organizacyjnego, chociaż nie wiem, na przykład górnicy się potrafią świetnie zorganizować, są najlepiej uzwiązkowaną grupą zawodową w Polsce, nie? Ale okej, my może jako, powiedzmy, ludzie zajmujący się zawodami nieco mniej ważnymi i lżejszymi, nie mamy tej umiejętności, aby się zinstytucjonalizować i wydać z siebie jakoś tą, ale mamy... No, coś takiego się stało, że po 8 latach rządów partii, mówiąc najdelikatniej, niechętnej to śląskiej tożsamości, ciągle jednak te instytucje, które wymieniłeś, w ich władzach są Ślązacy. I to nie Ślązacy z opcji wydawania biografii Korfantego. To się oczywiście stało w paru innych instytucjach, prawda? Które... To jak się nazywa ta instytucja, która kiedś wydawała Fabrykę Silesię? Teraz Instytut Myśli Polskiej. Regionalny Instytut Kultury. Teraz jest znowu Regionalny Instytut Kultury. Czyli już nie jest Instytut Myśli Polskiej. Fajnie, że jest Regionalny Instytut Kultury. Fajnie się to tak udo zmienia, prawda? Za to płaci. No więc oczywiście, że niektóre instytucje z tego wypadły, ale to, że Biblioteka Śląska, że Teatr Śląski są śląskie, tak jak mówisz, również z małej litery, to w pewnym sensie jest niesłychane, a jest. Tak, a ja bym chciała jeszcze do tego dodać jedną rzecz, bo ona jest ważna w takim już perspektywie długoterminowej i mniej takiej zorganizowanej wokół tronów, na których siedzą władcy Śląska. Mam też na myśli niewidzialną pracę kobiet, które zajmują się tutaj edukacją, bo jest ich całkiem sporo i wiele projektów, które są tutaj realizowane edukacyjnych wokół edukacji kulturalnej ma swoje miejsce i mi osobiście jako kobiecie czasami brakuje w tej debacie obecności kobiet. Nie mam na myśli siebie, ale jakby odczuwam to gdzieś tam na co dzień jako też osoba związana z regionem i mam na myśli jakby zarówno te pozycje instytucjonalne, jak i po prostu wkluczanie do dyskusji. Ale jeszcze wracając do tego, co mówisz mniej już myśląc o tych płciowych wymiarach, to wydaje mi się, że przede wszystkim nas może uratować po prostu edukacja kulturalna i działania edukacyjne. I nie mówię tego dlatego, bo mam jakieś pozytywistyczne zacięcie, ale dlatego, że one jako jedyne są skuteczne i jako jedyne działają długofalowo, a nie eventowo. Tak, że spotkamy się na chwilę, podyskutujemy o czymś w gronie, które zwykle jest dosyć podobne. Więc wydaje mi się, że jedyna szansa na otwieranie się na nowe kręgi też i takie naprawdę intensywną pracę nad tą tożsamością, to właśnie takie inicjatywy mogą dawać. Ode mnie tak krótko. Anuk. To ja jeszcze powiem, że widzę ogromny potencjał dla promowania, to tak nieładnie marketingowo brzmi, ale śląskości, powiedzmy, w social mediach, ja zauważyłam, znowu będę mówić trochę o sobie, więc przepraszam, ale odkąd wydałam książkę, której akcja dzieje się w Świętochłowicach, czyli mieście, z którego pochodzę, to zauważyłam, że ludzie, którzy potem tą książkę recenzują na bookmediach, na przykład na Bookstagramie, często odnoszą się do tej kwestii śląskości. Częściej, paradoksalnie, to są osoby, które w ogóle Śląska nie znają, nie wiedzą, w ogóle pierwszy raz słyszą, że istnieje takie miasto jak Świętochłowice, kiedy przeczytali tą książkę. Na Śląsku wiele ludzi nie zdaje sobie sprawy, że jeszcze istnieje takie miasto jak Świętochłowice. To też...
Ale... Jeszcze, tak, jeszcze. Więc to już jest kolejne jakieś pole. Natomiast właśnie zauważam, bo dostaję feedback na przykład od takich czytelników w wieku nastoletnim, którzy mi piszą, że kurczę, ale fajnie ten Śląsk, normalnie czułam, że się tam przenoszę, że sobie chodzę, no i tam jest dym taki, się unosi, wiecie, w powietrzu, nie? To się smog. Tak, to się nazywa jest smog, dokładnie. I jest tak, no nie fajnie, ale jest ten węgiel, ale kurczę, to jest takie magiczne. No i z jednej strony to jest znowu fetyszyzacja Śląska poniekąd, która się stała za moją sprawą, bo tak się złożyło, że napisałam książkę, która dzieje się zimą i która dzieje się w Świętochłowicach, więc pewna aura, słuchajcie, nie do przeskoczenia. Natomiast właśnie zauważam to zainteresowanie, jakieś takie estetyczne, a myślę, że zainteresowanie estetyczne to jest jakiś taki przyczynek do tego, żeby w social mediach faktycznie Śląsk zaistniał. Nawet sama zrobiłam parę takich, wiecie, rolek na Instagramie, takich krótkich filmików, które gdzieś tam miały tą estetykę Śląska, no nie wiem, tak w kapsułce, może, żeby ludzie dawali serduszka, nie wiem, lajkowali, komentowali, może zobaczyli właśnie coś takiego. Też a propos właśnie premiery mojej książki, gdzieś tam się wtedy działo, wiadomo, działalność marketingowa. Ale kurczę, naprawdę widzę taką niszę, może, która no, wymaga tej delikatnej fetyszyzacji, ale może za tą fetyszyzacją, za tym takim trochę, wiecie, robieniem ze Śląska wydmuszki, może stanąć coś głębszego w momencie, kiedy ci ludzie, którzy teraz siedzą głównie na Insta, dorosną, ale oni już będą wiedzieć, że jest Śląsk i oni już będą wiedzieć, że są Świętochłowice. Kurczę, to jest dużo. Tak, ale pamiętajcie jednej rzeczy. Pamiętam moją rozmowę z dyrektorem, który teraz... Tak się nie robi w telefonie teraz. Wyglądam sobie zdjęcie. Ale... Co, nudzisz się, Robert? Ale waszego byka na przykład. Rozmawialiśmy po premierze w Warszawie. Tak... Kluczowa scena w samym centrum miasta i tam zdaje się były kompletny widzów. Ty. Słuchajcie, jeżeli mogę skomentować. Proszę. Z tej perspektywy, bo nie jesteśmy mistrzami świata w tym narzekaniu, nie? I tym się niczym nie różnimy od tego, co tam mamy wpisane w obywatelstwie, w jakim kraju jesteśmy. A zobaczcie, 10 lat temu taka sytuacja w tym teatrze z taką grupą ludzi w ogóle byłaby niemożliwa. Więc my w ogóle tego nie dostrzegamy. Oczywiście to się dzieje step by step, powolutku i tak dalej, ale się dzieje, więc ta nagroda, którą na przykład wymyślił teraz Szczepan, to ja róbmy, ja tu otwieram podwoje teatru, jeżeli chcesz ją przyznawać w teatrze, to ja będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Nika indziej. Dziękuję ci. Natomiast myśmy przeszli, przepraszam za słowo, zajebisty kawał po prostu drogi i powinniśmy to zacząć powolutku doceniać, a nie ciągle narzekać, że po prostu nie ma tego, nie ma starego i tak dalej, i tak dalej. Ale chłopie, inno z narzekanio, będziesz wąk, żeby iść dalej. Narzeka. Oczywiście też narzekam, nie, jasne, ale już spójrzmy na to trochę z innej. Mam potężną siłę, naprawdę sobie. To, że wy tu siedzicie razem w grupie, my sobie gadamy w tym teatrzyku, jest full ludzi na widowni, no to jest kurna, to jest tak. Ja o tym właśnie... Ale inno na kameralnej chciałbym powiedzieć. Następnym razem na głównej. Ale ja o tym właśnie mówiłem, tylko nie chciałem tak... Nie chciałem tak dosadnie, jak dyrektor Robert. Szanowni Państwo, czy jeszcze komuś przerwałem na koniec? Jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że dobrze, że narzekamy na nowe rzeczy, bo wydaje mi się, że też narzekamy na nowe, więc to oznacza postęp, tak? No. Nowe tak. Tak. Ale faktem jest też, że no 10 lat temu ta rozmowa, jak mówisz, nie byłaby możliwa, no bo też nie było Twardocha, nie było Rokity, nie było... być może... No był. Dobrze. Ale chodzi o cały literacki dorobek, który przemówił do... No jeszcze nie cały, no i właśnie, jeszcze nie cały, to prawda. Mam nadzieję. Pan się nie obraża, panie Szczepanie. Ja się nie obrażam. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo za Państwa uwagę. I tak, dojdziemy do tego, panie doktorze, no właśnie. Zbigniew Rokita. Tak. Właśnie. Pan tak teatrem też zarządza? Byś go widział na trupo. Tak. On siedział za mną. Widzisz, kiedyś było możliwe, żeby siedział jeden albo drugi na próbach, żeby pisali sztuki dla teatru. Wiecie co, to, że ja powiedziałem, że w 2002 tu była kartoteka Różewicza, to ja tak tylko wyglądało, że improwizuję. Ja sprawdziłem, co było w 2002. W Teatrze Śląskim. Nie, słuchajcie, Igmar Wilkis pojawiał się 20 lat temu jako pierwszy
Być może Kazimierz Kłód coś tam reżyserował też w tamtych czasach. Ale dobra, Zbigniew Rokita, Anna Cieplak, Anuk Herman, Szczepan Twarduch dzisiaj dyskutowali tutaj. Na razie jeszcze na kameralnej. Ale Stadion Śląski tak, a potem tylko Marakana. Szanowni Państwo, kilka pytań. Ile? No dobrze. Kilka. No nie, no i na ile jesteście gotowi? No dobrze. Czy macie Państwo pytania do naszych gości? To ja. Ja? Pan? Pan ja. Proszę. Dziękuję. Nazywam się Henryk Fitz. Przyjechałem do Państwa z Rudy Śląskiej. Proszę Państwa, przywiodło mnie tutaj pierwsze zdanie. Jak opowiadać o Śląsku? To jest pytanie. Ja nie znam na to odpowiedzi, ale znam sugestie. Proszę Państwa, jestem przewodnikiem po kopalni Guido. Jak opowiadać o Śląsku? W ubiegłym roku oprowadziliśmy 295 tysięcy turystów po całych wszystkich naszych obiektach. Z całej Polski. Ze Stanów Zjednoczonych, z Australii, z Niemiec, cała Europa. Był u nas taki mały kucharz, wszyscy koznocie, Makłowicz Robert. Bardzo chopie, jakby coś takiego, co jest tu, na Śląsku, było w Anglii, w Niemczech, we Francji, skąd przyszła do nas ta pierwsza rewolucja przemysłowa, to ustawiają się kilometrowe kolejki. Tego nie ma nigdzie na świecie. Jak opowiadać o Śląsku? Z całym szacunkiem do wszystkich tu obecnych twórców. Najlepiej o Śląsku potrafił opowiadać Kuc. Serca. Malowniczo. Proszę Państwa, ja mam grupę turystów, 20-25 osób, w różnym przedziale wiekowym. Od dzieci do turystów, którzy mają kłopoty z chodzeniem. Trzeba skupić uwagę tych ludzi przez te 2 godziny w podziemiach kopalni. Wszyscy turyści wychodzą na ogół zadowoleni. Mamy taki event, który nazywa się Szychta. Bardzo ekstremalna. Mogę ja pana o coś zapytać? Proszę. Mogę ja pana o coś zapytać? Tak. Po jakiemu pan oprowadza tych turystów pod ziemią? Po Śląsku czy po Polsku? Do tego zmierzałem. A przepraszam. Pan, tego zmierzałem. Pan nie byłaby reżyserowany. Te grupy od dzieci do tych wieków, ale ten event jest w języku polskim. Natomiast Szychta, tam się czuje klimat kopalni prawdziwy. Ci ludzie wykonują roboty proste, górnicze. Ja wtedy mówię do nich po Śląsku. I oni wychodzą zachwyceni, słuchajcie. Jak opowiadać o Śląsku? Proszę Państwa, brakuje nam jednej rzeczy, która jest do załatwienia. Przyjedziesz na mecz Górnika, idź do Teatru Śląskiego. Zajrzyj do Muzeum Śląskiego. Obejrzyj pałace na Śląsku. Jak cię złapią w Zollverein, w Essen, gdzie jest koksownia i największa kopalnia niemiecka, to cię nie wypuszczą. Ja ci zaoferuję nocleg, bilet wstępu, występ artystyczny i wyjdziesz zadowolony i zostawiasz kasę. Jak opowiadać o Śląsku? Proszę Państwa, prosto. Zrobiliśmy kawał dużej roboty. Państwo nie macie pojęcia to, co się stało na Śląsku przez ostatnią dekadę. Jeśli mówimy o industrializacji, to zostało odbudowane i udostępnione turystom. Opowiadamy o Śląsku ludziom z całego świata. Brakuje nam tego, co jest Zollverein. Złapać ich. Złapać ich za gardło i przytrzymać. I pokazać. Z Sieradza, z Wołomina też. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja się odniosę do tego, co żeście sam go dali, bo przede wszystkim to wam się należą podziękowania za taką robotę, bo to jest właśnie taka robota, którą myślę sobie, że może być lepszą odpowiedzią na pytanie tego, niż my tu wszyscy padali. Ale chciałem też jedna rzecz zauważyć a propos Kuca. Kuc oczywiście pokazał Polsce Śląsk, ale w jego filmach, tych filmach, które są o Śląsku,
to jest wizja polsko, a nie śląsko. I wszystko, co robił po tym, ja. Ale to, co zrobił w tych filmach w latach 60., 70., to jest mokry sen polskiego nacjonalisty na temat tego, czym Ślązoki by miały być. I to Ślązokom nie dało ani trochę podmiotowości, ani trochę myślenia o sobie jako o sobie samych. Ja to wszystko rozumiem. To jest oczywiste. Inaczej się nie dało tego zrobić. Inaczej się tego nie dało zrobić, ale no, trzeba o tym pamiętać, jak to było zrobione. Nie? I wiadomo, to była cena, którą trzeba było zapłacić. No ale... A mogę jeszcze też pan odpowiedzieć? Bo ja w zasadzie, szczerze mówiąc, podzielam to i też trochę staram się to powiedzieć, że na Śląsku chyba najważniejsze są te działania właśnie, które można robić w takich miejscach, no bo to one uczą nas jakby obcowania z kulturą śląską. I wiem, że bo byłam 2 tygodnie temu w Guido z kolegą z Ekwadoru, tam są też konkretne punkty, gdzie w języku śląskim słucha się też rozmów hajerów między sobą. Więc to też jest dla wszystkich, w sensie, że to nie jest tylko na szychcie. To przepraszam, że pana poprawiam, bo pan tam pracuje, ale byłam akurat 2 tygodnie temu, to wiem. I chciałam tylko powiedzieć, że właśnie z mojej perspektywy, bo jestem animatorką kultury też, no to właśnie tego typu działania najbardziej uczą, bo jak spotykamy się twarzą twarz z inną osobą i ona może poznać miejsce w taki sposób, no to to jest piękne, bo to zostaje właśnie na dłużej, więc moim zdaniem właśnie takich inicjatyw jest sporo, tylko no dzisiaj bardziej rozmawialiśmy o literaturze i o takich ideach, gdzieś tam zanurzonych bardziej w jakimś takim w ogóle myśleniu, gdzieś tam głębszym o Śląsku, a nie o sposobach animacji tej kultury. Tak, nie? Na marginesie jeszcze, pamiętam jak w Ślązaku pisaliśmy o tym, czy pytaliśmy o to, ile muzeów śląskich na Śląsku opowiadających historię Śląska korzysta, czy daje możliwość oprowadzania po Śląsku ludzi, którzy tam się zjawią. I hutnictwa. Tutaj... Słucham? Hutnictwa Kowalski oprowadza po Śląsku, nikt nie chce tego. Też byłam. Nie wiem, czy nikt nie chce. I też byłam z wieloma Ślązakami tam. I co więcej, ludzie z Zagłębia tam przyjeżdżają, bo my wszyscy nie mamy Muzeum Huty Katowice i w ogóle hutnictwa, więc jakby bardzo zazdrościmy tego wam. Aczkolwiek sama taka sytuacja, w której nie ma możliwości nawet usłyszenia tej opowieści po śląsku, jeżeli mówimy o czymś stricte śląskim, wręcz etnicznie, genetycznie, żeby nie powiedzieć, jest jakąś taką dziwną aberracją. Zbyszku? Jest to fajne, natomiast jeszcze jest jedno, nie wiem, czy zagrożenie, czy dylemat. Jak robiliśmy z Robertem Nika i później Weltmeisterów, 2 spektakle teatralne, to też zadaliśmy sobie pytanie, jaka to ma być śląszczyzna, jeżeli ma to być po śląsku. Czy ma to być śląszczyzna Kulikowa, czy ma być to śląszczyzna bardziej z placu? No i podjęliśmy jednak decyzję, no jakoś tam po środku, ale nie jest to w rejestrze, powiedzmy, śląszczyzny wysokiej, nie? I teraz też to jest bardzo duży również problem. Jeżeli mówimy, że coś jest po śląsku, nie mówię teraz o tych spektaklach, mówię ogólnie, to też pytanie właśnie o jakim języku, systemie komunikacji czy mówimy. Czy polszczyzna nie ma kilku poziomów komunikacji również? Ma, ale przez, tak to, jest, jak ma kilka ale przez gwary, to, że jak... jest skodyfikowana, to masz rozstrzygnięty spór, gdzie się zaczyna, gdzie się kończy. A tu wciąż trwa spór. I rozumiem, że każdy taki akt, też nie mówię oczywiście o panu, o Guido, bo nie byłem, nie znam, mam klaustrofobię, nie mogę zjechać do żadnej kopalni i wiesz, i masz właśnie sytuację, na ile pożytek, bo ja sam nie wiem, na ile pożytek przynosi jakaś inicjatywa, kiedy coś dla śląszczyzny, nie? Kiedy coś się dzieje po takim śląskim, Grzesiu to jakoś nazwał, nie pamiętam jakiego użył słowa, no taka śląska, taki surzyk ukraiński, nie? Trochę z tego języka, składnia taka, fleksja taka, w następnym zdaniu fleksja taka, coś co nie jest językiem, tylko jakimś takim pomiędzy, nie? Takim smiesem. I to jest też zagrożenie i to jest dylemat, przed którym na przykład staniemy, kiedy Śląski będzie uznany. A przez to, że uznanie śląszczyzny jest decyzją polityczną, to może się to zdarzyć z dnia na dzień. Wręcz już nie wchodzę w ten wątek na 2 minuty, na krócej, ale wręcz gdybym był nieżyczliwy śląszczyźnie, jak być może partia rządząca, to bym ją uznał jutro. Bo być może, żeby to pogrzebało, wiesz, pewne takie wzmożenie, które narasta, chyba w dobrą stronę i to by pogrzebało na coś tam szansę. Szanowni Państwo, jeszcze okazja do... pan był następny w kolejce? To... Ale to już było pytanie, które pan zadał?
Dobrze, to rozumiem, że zrzeka się pan głosu w związku z tym. Dobrze. Dobry wieczór państwu, nazywam się Ania Malinowska i przyjechałam do państwa z Wyspy Wolin. Jestem, mieszkam w Katowicach od wielu lat, właściwie w Zagłębiu, to w Śląsku i Zagłębiu razem od 20, no ale nie jestem lokalną patriotką, natomiast uwielbiam Katowice. I patrzę na Katowice z perspektywy bardzo szerokiej. Dużo opowiadam o Katowicach w świecie. I mam do państwa takie pytanie, które jest pytaniem pokłosie pytania naszego spotkania, jak opowiadać o Śląsku. Chciałam zapytać państwa o obawę wynikającą z ograniczeń mówienia z wnętrza brzucha. Mam takie wrażenie, że państwo mówicie z tej perspektywy, znaczy nie mam wrażenia, mówicie państwo z perspektywy bycia Ślązakami, bycia wy w samym środku. Ja obserwując Śląsk i Zagłębie od bardzo wielu lat z zewnątrz, opowiedziałabym o nim zupełnie inaczej. Użyłabym zupełnie innej hierarchii punktów ważnych. Więc chciałam zapytać, czego państwo myślicie, że możecie nie opowiedzieć o Śląsku? To jest pierwsze pytanie. Czy rozważaliście państwo takie zagrożenie, że perspektywa mówienia z brzucha może być ograniczona, krótkowzroczna? Zdaję sobie sprawę, że zrzucam trochę bombę takimi określeniami. I trzecie pytanie, czy interesuje literaturę śląską, którą państwo jako praktycy i też eksperci, czy interesowałoby taką literaturę, narrację osób z zewnątrz, czy byłaby to narracja wiarygodna państwa zdaniem? O te trzy rzeczy chciałam zapytać. Dziękuję. Ja może zacznę od tego, że wie pani, ja po prostu nie mam innej perspektywy. Wypowiadając, czy pani nazwała perspektywą zewnątrz brzucha. Ja się wychowałem w rodzinie, która była, za przeproszeniem, śląska fanatycznie. No. Brat mojego dziadka 30 par lat temu zakładał Ruch Autonomii Śląska. U mnie wszyscy byli po prostu no, nienormalni na tym punkcie. Ja wiem, że to nie jest częste, ale no, ja nasiąknąłem taką perspektywę i nie mogę mieć innej, bo w takiej się wychowałem. Ale bardzo mocno wierzę i to dla mnie jest jedyny sens literatury, bo jak ja bym miał opowiadać o Śląsku po to, żeby opowiadać po śląsku, to spróbowałbym sobie znaleźć pożyteczniejszy zawód niż mój. A ja bardzo wierzę, że opowiadam o Śląsku po to, żeby opowiadać przez to, co partykularne, opowiadać o tym, co uniwersalne. Bo sensem literatury jest moim zdaniem, i to nie robię z tego absolutnie maksymy dla wszystkich, ale dla mnie sensem literatury, którą ja uprawiam, jest badanie kondycji humana, kondycji ludzkiej, a Śląsk i moja własna śląskość, moje jej przeżywanie jest po prostu ku temu narzędziem. No i czy, nie porównując się absolutnie, ale czy William Faulkner zadawał sobie pytanie, czy jego perspektywa z wewnątrz fikcyjnego, ale przecież bardzo prawdziwego hrabstwa Yokopatahomma, przepraszam, ja nie potrafię tego wymówić, czy on sobie zadawał pytanie, czy ja może nie opowiadam za bardzo ze środka, czy ja może nie powinienem opowiadać bardziej z zewnątrz? No przecież sobie nie zadawał. I cała jego... Tego nie wiemy. No dobrze, tego nie wiemy, ale ja, wie pani, nie znałem, jak się łatwo domyślić, Williama Faulknera, ale znam bardzo dobrze jego książki i oceniając autora na punkcie jego książek, on opowiadał wyłącznie o tym, co partykularne, bardzo, bardzo szczegółowe, bardzo konkretnie, przechodząc do uniwersalnego. No i traktuję to trochę jako drogowskaz dla samego siebie. Podzielam jakby tu opinię Szczepana dotyczącą tego właśnie, żeby w pojedynczy sposób właśnie jakoś tak próbować budować jednak narrację intersubiektywną. Ale też mam takie głębokie przeświadczenie, no, czy literatura na pewno ma aż tak duży wpływ, że teraz jeśli my tutaj, śląscy native, będziemy ją tylko uprawiać, to zrobimy coś bardzo złego. Myślę, że możemy zrobić co najwyżej coś dobrego, bo opowiadając o Śląsku, mówiąc o Śląsku, czy też nawet pisząc po prostu po śląsku, wydaje mi się, że upowszechniamy po prostu pewne spojrzenie na Śląsk. Nie widzę tutaj możliwości zagrożeń tak naprawdę. Co złego może się stać? Nie pytam o to, pytam o ograniczenia perspektywy. Mm-hmm. To mnie interesuje.
Właśnie w takim razie nie widzę też żadnych ograniczeń. Wydaje mi się, że to dobrze, że my to robimy, bo znowuż Śląsk ma dosyć długą tradycję, w której dokładnie być opowiadanym przez innych. I myślę, że warto to przekraczać właśnie poprzez zaprzęgnięcie tych narracji pojedynczych, partykularnych, śląskich po prostu, żeby teraz właśnie mówiły głosem Śląska, tak myślę. Ale w sytuacji, kiedy mówią, to mi brakuje jednak tego, żeby ktoś z zewnątrz więcej mówił o Śląsku. Myślę teraz o literaturze. Jasne, że nie przedmiotowo, a podmiotowo i tak dalej. Ale jeżeli mi jest najbliższa literatura faktu, to jeśli mi się daty nie mylą, w 2010 roku wychodzi Czarny ogród Szejnert, a 11 lat później wychodzi Ballada o śpiącym lwie Agaty Listoś-Kostrzewy. I mamy 11 lat, kiedy nikt z Polski nie przyjechał tutaj w sposób reporterski opisać tego regionu. Czego ja nie rozumiem też jako reporter, dlatego że ja zawsze mówię, no gdybym nie był z Polski, to jeździłbym tylko do Polski, a gdybym nie był ze Śląska, to bym w ramach tej Polski jeździł na Śląsk, bo tu po prostu jest coś do opowiedzenia. Szczególnie, że jakby sama wiesz, Piotr Oleksy opisał Wolin z perspektywy jakby rodziny, która tam przyjechała, a nie z perspektywy, no trudno to na Wolinie zrobić, autochtonicznej, no i to jest jakiś tam walor tego wszystkiego. I też mi jest żal, jeżeli dobrze zrozumiałem to drugie pytanie, czy są jakieś tabu, tak, o których nie chcemy mówić? Nie, to po prostu przedstawiacie państwo, jak państwa słucham, z wielkim zainteresowaniem, tak jak mówię, ja jestem niezwykłą entuzjastką Katowic szczególnie, wizję jakąś bardzo totalną, w moim odbiorze, ale tak jak mówię, przedstawiłam się jako outsiderka i pomyślałam sobie, jakie są niebezpieczeństwa tej wizji totalnej, czy definiowania śląskości totalnie, czy kategorii. Dużo padło tutaj takich jakichś hierarchii środków. Tak sobie o tym pomyślałam, tak totalnie, takim jednogłosem, to jest takie wrażenie, którego teraz nie chcę rozwijać, bo mówiłabym bardzo długo. I pomyślałam sobie, że już, na przykład takim przykładem, że któryś z państwa, chyba pan Szczepan Twardoch opowiadał właśnie, że Ślązacy mają opowiadać tutaj o sobie, bo i to by wystarczyło. Ja pomyślałam sobie, że Śląsk jest dla mnie w ogóle... Samym sobie. A pomyślałam sobie, że na przykład najcenniejsze dla mnie w tym regionie, który absolutnie uwielbiam, jest jego referencyjność i pomyślenie sobie, że podobny Urbanowicz jest gdzieś w Meksyku. Ja w ogóle tak odkrywam Śląsk, że ja najpierw spotykam podobne zjawiska, wracam tutaj i one tutaj są. I to budzi, to jakby rozbudza, nieustannie rozbudza mój zachwyt. Mam doświadczenie mieszkania w wielu miejscach na świecie i powrót do Katowic jest zawsze czymś niezwykle fascynującym. I myślę, że to bym też uznała za taki, powiem brzydko, aset tego miejsca. Padły tutaj słowa magiczne. Uważam, że Katowice są absolutnie magiczne, cokolwiek to znaczy. One mają jakąś... coś niesamowitego, jakąś witalność, która w tej jakiejś szarzyźnie, absolutnej brzydocie pracuje. To tak chciałam się usprawiedliwić, być może sprecyzować to pytanie, które było takie trochę nieprecyzyjne. Znaczy, jedno zdanie krótko, bo już musimy chyba kończyć. Znaczy, dla mnie to jest po prostu kwestia głębi i jakby różnych poziomów tego, gdzie możesz wejść pracując nad tekstem i przyglądając się miejscu. Inną głębię masz, kiedy gdzieś sobie zanurkujesz na 3 sekundy, a inną, kiedy zanurkujesz na minutę. Więc w tym układzie dla mnie jakby tworzenie prozy o miejscu różni się tymi perspektywami i każdy z nas pewnie... nurkuje w różny sposób, chociaż nasze głosy mogą być słyszalne jako jednolite, ale ja je usłyszałam akurat inaczej. I myślę, że też ta perspektywa, to ostatnie pytanie związane z tym spojrzeniem zewnętrznym, jest pytaniem nie wynikającym z tego, kto opisuje, tylko jest pytaniem o to, jak głęboko wszedł. I są osoby, które nie muszą tutaj przecież mieszkać od urodzenia, żeby świetnie opisać miejsce, w jakim się znalazły. I ja nie lubię też tego rodzaju pytań właśnie, bo one ustawiają jakieś takie niepotrzebne różnice, moim zdaniem. I w tym układzie tak, Śląsk był przez lata kolonizowany i z tym się absolutnie zgadzam, ale pytanie, jaki jest teraz, nie? No bo pytanie, jaki będzie też później, biorąc pod uwagę ludność napływową. Ja bym chętnie usłyszała książkę, nie wiem, osoby z Ukrainy o Katowicach, tak? Tak swoją drogą, ta magiczność, czy magia śląska, tak wiecie, od demonologii górniczej przez ociepkę
Angelusa Majewskiego, to jest coś fascynującego, nie? To tam kiedyś dyrektor Talarczyk, ktoś do Marqueza porównywał Piątą Stronę Świata, zdaje się, tak? Taką historię jeszcze przy okazji. To jakby jeden z kolorytów tego. No nie wiem, Angelus do dzisiaj uważam, że to jest tak absolutnie... Lech Majewski, to ja na koniec. Mówił, że jak miał premierę w Światowidzie, to wszyscy tak siedzieli tam, gdzie on sądził, że ludzie będą się śmiali, bo to są takie rzeczy, które po prostu jemu wydawały się zabawne, po śląsku zabawne, to wszyscy tak oglądali i mówili, no tak, ale to tak to jest, nie? No tak, no z czego się tu śmiać, to jest życie po prostu, życiowa, nie? I pojechał do, miał jakąś retrospektywę w Nowej Zelandii, zdaje się, i tam w ogóle salwy śmiechu, nie? Słuchajcie, po prostu ludzie płakali z tych wszystkich rzeczy, z których on myślał, że Ślązacy będą się śmiali, bo one są jakimś ucieleśnieniem naturalnego śląskiego humoru, to gdzieś w Nowej Zelandii dopiero znalazło, odbiło się takim echem. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję Państwu. Szczepan Twardoch, Anuk Herman, Anna Cieplak, Zbigniew Rokita. Pierwszy i ostatni raz na małej scenie. Do zobaczenia następnym razem.